Dzień dobry wszystkim. Ja może zacznę na początku od cytatu. Polacy są bedlakami. Posiadają cechy zwierząt. Są fizycznie silni, tępi, gwałtowni, płodni, anarchistyczni. Brudni, a ponadto wyjątkowo nienawistni. I to w sposób niespotykany u bardziej rozwiniętych istot ludzkich. Ich nacjonalizm ma wymiar bandycki i prymitywny. Przejawem szczególnej nienawiści biegańskiego jest jego polski antysemityzm. To jest cytat z książki Danuszy Goskiej: biegański stereotyp Polaka Bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej. I teraz, kim jest ten tytułowy biegański, drodzy Państwo? To jest postać z powieści, proszę bardzo, Williama Styrona. Wybór Zofii, która została zakranizowana i stała się hollywoodzkim hitem. Tam brawurową rolę odegrała Meryl Streep, została za to. Cały film dostał Złotego Globa. Ona dostała nominację do, do Oscara. I ten tytułowy Biegański jest właśnie takim człowiekiem, o którym właśnie przeczytałem. Jest antysemitą, jest człowiekiem, który nie szanuje kobiet, tak, który bije swoją partnerkę, znęca się nad nią. I można byłoby stwierdzić, że okej, okay, to, jest, to jest stereotyp, który zawsze istnieje. My jesteśmy, żyjemy w takim środowisku, w którym zawsze postrzegamy narody, szczególnie pod względem stereotypów. To jakby ich obecność nie jest jeszcze niczym złym. Tym bardziej nie jest niczym złym, że one pojawiają się w popkulturze. To jest jakby następna konsekwencja tego ich istnienia. Autorka tej książki pokazuje, że jednak skala tego stereotypu jest, drodzy Państwo, bardzo niepokojąca. Można przy pewnej pieczołowitości opowiedzieć ostatnie kilka, kilkanaście bardzo głośnych filmów hollywoodzkich, które właśnie trochę. Nie na pierwszym planie, ale pokazują stereotyp właśnie Polaka bydlaka. I to są tacy, takie filmy, jak na przykład Sigany, jak na przykład Borat, jak na przykład Tramwaj zwany Pożądaniem trochę starszy film. I, i można dalej mówić, że okej, okay, te stereotypy istnieją one są oczywiście nieprawdziwe. Natomiast autorka trochę wyprzedzając ten zarzut, że no i cóż z tego, one istnieją, to jest dość normalne. Ona popiera to rozmowami z amerykańskimi Żydami i Amerykanami. To są takie wywiady pogłębione, socjologiczne, które pokazują, że skala tego stereotypu nie tylko jest żywa i nie tylko szkodliwa, ale jest powszechna. To, że co jakiś czas w New York Timesie czy w innych mediach. Na przykład izraelskich pojawiają się bardzo obraźliwe dla Polaków sformułowania, to nie jest przypadek. Ten, ten stereotyp jest, jest bardzo żywy. Na 44 pogłębione wywiady 43 z nich ukazywały Polaka właśnie jako osobę cywilizacyjnie zapóźnioną, jako, jako można powiedzieć, osobę głupią, a 32 lub 33 wywiady ukazywały, że Najbardziej emblematyczną cechą Polaka jest polski antysemityzm. I teraz ten stereotyp oczywiście nie jest wytworzony w Hollywood. To nie jest ostatnie 15, 20 czy 30 lat kultury. Zagłębiając się, ale jednocześnie nie tworząc jakichś wielkich narracji, ten stereotyp można odnajdywać już w oświeceniu XVIII wieku. Myślę, że wielu z Was, a może i nawet wszyscy kojarzą sformułowanie, że Polacy są irokezami Europy. To sformułowanie zostało stworzone przez Fryderyka II Wielkiego, króla Prus, króla filozofa, który do innego filozofa epoki, D.Alemberta, właśnie pisze, że na obszarze zaboru pruskiego Polacy są takimi irokezami, tak? ich trzeba cywilizować, trzeba nanieść na nich cywilizację zachodnią. Uważam i zgadzam się tutaj z autorką tej książki, którą cytowałem na początku, że ten stereotyp jest dalej żywy, ma właśnie od XVIII wieku, ma bardzo długie trwanie, ale i tu może Was wszystkich zaskoczę, uważam, że są pewne pozytywy tego typu stereotypów, tego typu stygmatyzacji, ale do tego za chwilę. Irokezi Europy to Irokezi to, to jest oczywiście plemie indiańskie, ale jest też inne plemię indiańskie, które, które można powiedzieć bardziej pasuje do, do Polaków. Polacy nie są irokezami, tylko wronami Europy. Jest taka książka Jonathan, Jonathana Lira, Nadzieja Radykalna, wydana w Kronosie, która opowiada właśnie o takim plemieniu wron. Plemię żyło na obszarze dwóch stanów, Wyoming oraz Montana. I co było charakterystyczne? Każdy chłopiec, aby stać się mężczyzną w tym plemieniu, musiał posiadać tak zwanego osobistego prześmiewcę. No, bardzo ciekawa antropologicznie struktura. Mamy młodego chłopca, za którym jak cień podąża dorosły członek tego plemienia, i za każdym razem, kiedy ten mały człowiek jakoś przeciwstawia się normom kulturowym, które są uznane w tym plemieniu za ważne, jest stygmatyzowany, jest wyśmiewany w obliczu całego, całego plemienia. Można powiedzieć, że Zachód dla nas, dla Polaków, jest właśnie takim osobistym prześmiewcą. To jest osobisty prześmiewca Polaków, to jest nasz cień, który pokazuje, że właśnie takimi sformułowaniami ukazywanymi w popkulturze, że jesteśmy właśnie ludźmi, którzy potrzebują takiego stereotypu. Ponieważ jest to stereotyp, który pomaga nam się, nam się rozwijać. My cały czas jesteśmy w wieku dziecięcym, w perspektywie zachodu, i dzięki temu osobistego, osobistemu prześmiewcy mamy, można powiedzieć, energię po to, aby się, aby się rozwijać. I teraz trochę się zmienia. W ostatnich 30 latach ten stereotyp zaczyna zaczyna ulegać pewnej zmianie. Można mówić o tym, że Polacy nadal pozostają peryferią mentalną Europy, natomiast już przestają być peryferią gospodarczą. Źródło tych wszystkich naszych kompleksów jest, tak jak powiedziałem, w zapóźnieniu gospodarczym, w zapóźnieniu cywilizacyjnym. Marcin Piątkowski w swojej książce Polska europejski lider wzrostu pokazuje, że jesteśmy w bezprecedensowej sytuacji w całej historii gospodarczej świata. 30 lat ciągłego intensywnego rozwoju takiego Kompulsywnego dążenia do tego, aby w końcu tutaj w Polsce było tak jak na Zachodzie. Startowaliśmy z poziomu zbankrutowanej, zbankrutowanej gospodarki, z poziomu płac na poziomie 10% tego, co zarabia statystyczny Niemiec, teraz dochodzimy do 56-7%, mamy 70% PKB państw strefy euro, to pokazuje, że dalej na Zachodzie teraz przebija się do świadomości to, że Polska zaczyna z tej peryferyjności swojej gospodarczej wychodzić. Natomiast, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, że jednocześnie wychodzimy z peryferyjności gospodarczej, ale cały czas pozostajemy jako peryferium mentalne. I teraz można byłoby powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju Kłopotliwa sytuacja. Bardzo często w polskim dyskursie, w polskiej debacie pokazuje się, że bycie peryferium Europy to jest przekleństwo. To jest przekleństwo, bo jest to sytuacja, można powiedzieć niezdrowa psychicznie. Tak? Jesteśmy w analogii do zakompleksionego człowieka całym zakompleksionym narodem. To są takie można powiedzieć struktury rzeczywistości, dzięki którym sami siebie postrzegamy. Zachód jest lustrem, dzięki któremu czujemy się jakoś lepiej. I jakby pierwsze intuicje są jasne, jakby to jest zła sytuacja, jakby to jest niezdrowa sytuacja dla kondycji narodu, dla autoidentyfikacji, to jest jakiś brak. Ale pokuszę się o sformułowanie trzech pozytywnych cech takiego, takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, można mówić o tym, że właśnie dlatego tak bardzo się rozwijamy, bo mamy kompleksy. Rozwijamy się dlatego i kompulsywnie do tego zachodu dążymy, bo właśnie mamy paliwo takie do rozwoju, które wynika właśnie z tego, z tego zakompleksienia. Gdyby tego nie było, to. Pewnie rozwijalibyśmy się dużo gorzej. Oprócz tego można wyobrazić sobie jeszcze dwie, dwie pozytywne cechy, dwie pozytywne, dwa pozytywne zjawiska, które wiążą się z, taką, z takim statusem, no właśnie, peryferyjności polskiej. Pierwsze to jest dystans polityczny w perspektywie ponadnarodowej, a później i, i, i to jest druga, a trzecia to jest dystans, dystans kulturowy. I zacznę od tego, od tego drugiego. Wspomniałem o, o czasach oświecenia jako źródłach tego polskiego, polskiego kompleksu i, pol, i stereotypu Polaka na zachodzie. No i można powiedzieć, że od czasu oświecenia wszystkie prądy ideowe, które w Polsce występują, które się zakorzeniają, które mówimy przecież o. O, nie wiem, polskim romantyzmie, polskim oświeceniu, polskim dzisiaj, po nowoczesności, to wszystko prawda, ale zauważcie, drodzy państwo, że Polska w bardzo specyficzny sposób te kategorie zachodnie przetwarza w bardzo autorski sposób do nich podchodzi, i jeśli można pokusić się o taką, można powiedzieć, metodologiczną, haniebną generalizację, to historię intelektualną Europy od nowożytności można opowiadać jako taką sinusoidę kolejnych rewolucji, rewolucji semantycznej. Jedną z największych, najważniejszych cech nowoczesności jest to, że nowoczesność jakby jest definiowana przez krytycyzm wobec samej siebie. I dzięki temu, dzięki tym rewolucjom, powiedzmy mentalnym, ale za nimi idą rewolucje polityczne, Europa bardzo szybko i dynamicznie się rozwija. Natomiast dynamicznie się rozwija, a jednocześnie, jednocześnie cały czas musi definiować się na nowo i tworzy jakby swoje fundamenty z każdą epoką na nowo. Polska recypuje te wszystkie idee dość powierzchownie. To znaczy przy, my kościec kulturowy mamy, można powiedzieć, ustalony, natomiast te elementy, które do nas trafiają, są do, przez nas twórczo, twórczo transformowane. No i właśnie te również stereotypowe, a to akurat uważam za stereotyp bardzo prawdziwy, polskie umiarkowanie jest tutaj bardzo charakterystyczne. I ta właśnie epoka oświecenia, to jeden taki konkretny przykład, żeby nie bazować na bardzo wielkich słowach. Polskie oświecenie jest charakterystyczne pod tym względem, że przecież europejskie oświecenie kojarzy się z ateizacją, z wolno-myślicielstwem, z pozbywaniem się fundamentów cywilizacji europejskiej, mówię tutaj o chrześcijaństwie. Natomiast jedną z emblematycznych cech wyróżniających polskie oświecenie jest, jest termin, który na zachodzie mógłby, uznać, mógłby zostać uznany za pewien oksymoron, to znaczy oświecenie w Polsce było oświeceniem Generalnie chrześcijańskie. Chrześcijańskie oświecenie to jest, to jest kategoria obecna dzisiaj w dyskursie naukowym, jest bardzo eksplorowana i, i to też pokazuje pewne umiarkowanie, które gdzieś tam mimo tych stereotypów, mimo braku dużych motywacji do łatwych autoidentyfikacji, budowania swojej tożsamości na czymś zupełnie własnym, odrębnym, tak jak często marzymy, żeby żeby Polacy mogli się definiować, to, to jest jedna strona medalu. Natomiast rewersem tej całej sytuacji jest to, że my w każdej epoce nie musimy na nowo siebie stwarzać. I druga rzecz to oprócz dystansu kulturowego jest też dystans polityczny. Również jest takie marzenie w Polakach, aby suwerennie podejmować decyzje, podmiotowo suwerennie podejmować decyzje. W Klubie Jagiellońskim od jakiegoś czasu... Tutaj mogę zapowiedzieć Marcina Kędzierskiego, do, może nie dominują, ale obecne są takie, takie refleksje. No, no dobrze, skoro nie udaje nam się stworzyć silnego państwa, silnych instytucji państwa, to może nie do końca to jest już nasza wina. Może my nie do końca dobrze definiujemy czasy, w których, w których się znaleźliśmy. Suwerenność, podmiotowość, bardzo duże słowa, które. Oczywiście na jakimś etapie są bardzo potrzebne i odczuwamy ich deficyt, szczególnie w relacjach międzynarodowych. Natomiast można stwierdzić, że taki peryfery, peryfery, peryferyjny status polityczny Polaków też ma swoje, swoje plusy. I teraz na koniec również ostatni, ostatni konkretny przykład i kryzys migracyjny. Można uważać, że ówczesna decyzja polskiego rządu o Sprzeciwie wobec relokacji uchodźców czy zamknięciu, zamknięciu na nich granic była podyktowana właśnie taką obawą, lękiem przed innością, albo też można, w zależności od własnego światopoglądu, mówić, że jest to. Że jest to objaw jakiejś takiej racjonalnej kalkulacji. Tak? My dzięki dystansowi potrafimy spojrzeć na sprawy, które gorączkują centrum Europy z pewnego peryferyjnego dystansu, który czasem dla nas jest dystansem zbawiennym. I na koniec jeszcze chciałbym jedną dygresję. Starałem się pokazać, że kompleks niższości względem zachodu może mieć swoje pozytywne, pozytywne strony. Wymieniałem trzy takie. Takie pozytywne, można powiedzieć, wskaźniki, które można, można no, jakoś racjonalnie, mam nadzieję, argumentować. Natomiast czego, z czym nie da się już kompletnie nic zrobić, to jest autostygmatyzacja. Autostygmatyzacja to jest pojęcie dość popularne w dyskursie postkolonialnym, i polega to mniej więcej na tym, że my, uważając, że Zachód jest wyższy cywilizacyjnie i do tego zachodu chcemy kompulsywnie dążyć, to jednocześnie przyjmujemy na potrzeby wewnętrznego sporu kalki, które na tym zachodzie istnieją i można powiedzieć odżegnujemy od czyjej wiary inne plemiona naszego, naszego narodu. Tak? I jakby autostygmatyzacja jest czymś, czym po prostu nie da się niczego zrobić. Dziękuję bardzo.